kino, czy może raczej filmy o superbohaterach. Dlaczego to jest takie popularne, można się zapytać. No, na popularność tego, no, podgatunku, nie wiem jak to nazwać, składają się dwie rzeczy. Po pierwsze, sytuacja, którą mamy. Sytuacja ta geopolityczna. Tak w ogóle to powiem na początek, dlaczego same komiksy stały się popularne. Jak wiadomo, komiksy, mówię tutaj o tych superbohaterach, one powstały pod koniec lat 30. Pierwszy bodajże DC Comics to był z 1938 roku. Była oczywiście mi przedstawiona postać Supermana. Tutaj szybko można zauważyć, dlaczego te komiksy zażarły. Po pierwsze, prasa jeszcze no, górowała nad w ogóle telewizją. Telewizji jeszcze bądź co bądź nie było. Były tam jakieś różne eksperymenty, ale nie było. Filmy, no filmy były, ale nie podnosiły tego tematu. A dlaczego komiksy zażarły i dlaczego akurat superbohaterowie stali się tacy popularni? No, no mówię, sytuacja geopolityczna, wiadomo, 1938 rok, no to już było, no, krótko przed wojną, jak wiadomo. Mniej więcej przez prawie cały okres lat 30. to była taka narastająca kula śnieżna. Pierwsze to wiadomo, tam wybory w Niemczech, potem wojna wewnętrzna w Hiszpanii, w tym samym czasie tam się różne, mówię, problemy w Polsce, w innych krajach, też problemy w Brazylii. Mówię, to się jakby tak zbierało, aż w końcu, mówię, był potrzebny taki rodzaj, no po prostu powstało zapotrzebowanie na rodzaj takiej prawilnej obrony, że ktoś po prostu uratuje ten nasz system wartości, obrońcą tej naszej demokracji, naszej wartości. No i później, no wiadomo, wyszła telewizja, kończyła się wojna, wyszła telewizja, no i komiksy spadły na łeb, na szyję. One się później odbiły dopiero, no, w drugiej połowie lat 60., ale tak mniej więcej przez tak lata 50. to było tak słabo, słabiuszka było. No, ale teraz, mówię, wracamy do tego, do tej naszej ery filmowej. Mamy XXI wiek. Mniej więcej filmy komiksowe zaczęły tak pojawiać się już tak bez przerwy. Powiedzmy tak od 2008 roku. Tak, mniej więcej od 2008 roku. Wiadomo, z Batmanem, nie mówię o tym pierwszym Batmanie, tym 2005, ale tym czarnym rycerzem, który on jakby rozpoczął taką, mówię, taką już dużą falę, potem wiadomo, byli Watchmeni i potem poleciało tymi kapitanami Amerykami, Zielone Latarnie, no, było mnóstwo kiepścizny i dalej to głównie są kiepskie filmy, ale jaki jest powód tego, że to znowu zażarło? Jaki był powód? No po pierwsze, wiadomo, film. No, komiksy jako papierowa forma zostały wyparte przez, mówię, przez głównie telewizję. Telewizja wtedy weszła, ale mówię, jest jeszcze film. A że film po prostu jest łatwiejszy do zrozumienia, nie trzeba czytać, nie trzeba się po prostu wczytywać w jakąś, wiecie, jakąś treść, tylko po prostu to się ogląda, bo to się siedzi i się ogląda. Nie musisz jakiejś tam, no, krytycznej analizy, nie musisz jakiegoś czytania ze zrozumieniem robić, tylko po prostu oglądasz. Ale dlaczego to zażarło? No właśnie z powodu sytuacji, jaka jest teraz, no tak mniej więcej, nie wiem, no od 2010 roku, no to widzimy, że jest ta cała ekspansja islamu, te sprawy, ale wcześniej co było? No wcześniej też nie było, nie wiadomo jak świetnie, no bo to były mniejsze, większe konflikty, ale tak mniej więcej od 2003 roku, 2002 lub nawet od 2001. Mamy już taką, no, to się nazywa wojna z terroryzmem. No, ale mówię, jest znowu zapotrzebowanie na tą jakby obronę tych wartości. Wartości, które no, powoli zaczynają być wypierane, więc powoli zaczynają być wypierane. Może w Ameryce nie aż tak, ale tu w Europie zaczynają być wypierane. A ci superbohaterzy, to jest taki rodzaj, wiecie, takiej obrony naszych wartości, że poza tym, że oczywiście te filmy muszą robić kasę, bo to jest świetne źródło przychodu. I takim właśnie odniesieniem się do tego zapotrzebowania były komiksy. Były komiksy, najpierw Superman, potem wiadomo, rok później Batman, ta cała seria detektywistyczna i to zaczęło się rozrastać. Wiadomo, już podczas wojny to w ogóle komiksy górowały, ludzie czytali namiętnie, bo wiadomo, jak nasze żołnierze walczą, to my musimy czytać, bo w pewien sposób ich wspieramy w ogóle rynek, wspieramy całą gospodarkę amerykańską. To mówię, to było powiązane, ale po prostu było zapotrzebowanie na to, takie wzmocnienie duszy amerykańskiej, tego całego etosu kapitalistycznego i naszych wartości demokratycznych. A mówię, Superman,
głównie Superman to był taki, wiecie, no poza tym te filmy mają stanowić taki rodzaj obrony, obrony swojej wartości, te postacie, mówię, głównie Superman, znowu Batman, one stały się popularne. Z tym Marvelem to jest ciężej to zdefiniować, bo ten Marvel, chociaż no tamte są te postacie, ale to nie aż tak bardzo. Tutaj mamy w tym DC są te postacie tak bardziej heroicznie nakreślone i to powoduje, że one rzeczywiście tak powracają do tego typu bohaterów właśnie z tych lat 30., lat 40., kiedy oni mówię, to byli tacy herosi, obroniali Amerykę, głównie Amerykę, bo Europy to już nie. I jest mniej więcej sedno tego, dlaczego te filmy są takie popularne w tym okresie. Bo pomyślcie sobie, że w latach 70. one nie były tak popularne, że tam powstały te różne części Supermana, ale to nie zażarło, to było bardzo słabe. A jakoś teraz zażarło, więc mówię, zawsze jest jakiś powód, i tym powodem jest to, że ludzie potrzebują pewnego rodzaju potrzebują pewnego rodzaju ochrony, ktoś ich ochroni, ochrony ich wartości, no, samej demokracji, samego tego świata demokratycznego, który powoli zaczyna być zalewany przez różne, no mówię, różne izmy, które no są po prostu złe. No i to mniej więcej tyle, no. Mówię oczywiście, że filmy superbohaterskie są całkowicie pozytywne, bo tam jest sporo negatywnych aspektów tych filmów, to jest trochę niszczy rynek, no ale mówię, no ja taki rodzaj obrony, to jest to jednak bądź co bądź pozytywne.